To jest ogromna produkcja. Wynajęliście cały kompleks. Ile ludzi tu pracuje? Jejku, ja to chyba nie wiem, ile ludzi tu pracuje, bo jest tak dużo. Nie, Kilkadziesiąt chyba, prawda? kilkadziesiąt na pewno, kilkadziesiąt, bo to są kilkadziesiąt osób z Polski, plus kolejne prawie tyle tutaj ludzi lokalnych, którzy nam pomagają. I słyszałem, że macie szamana, który zaklina pogodę. Dziś mu się niestety nie udało. Nie, nie, to znaczy właśnie dzisiaj pierwszy raz jest taka sytuacja, gdzie nie mamy wyjścia, ponieważ przez całe 1,5 miesiąca tutaj była cudowna pogoda. Owszem, zdarzał się deszcz, ale był to czas deszcz, który najczęściej występował w nocy czy późnym wieczorem. Absolutnie nam w niczym nie przeszkadzał, nie komplikował i nie utrudniał. Od wczoraj leje. Ulewa, tak. Jest ulewa, niekończąca się ulewa, To nawet jest nie widać. ewenement, jeżeli chodzi o tutejszy klimat. Jakby nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji przez całe 1,5 miesiąca i ludzie lokalni nam powiedzieli, że bez szamana tu się nie Nie obejdzie obejdzie. się. I faktycznie szaman dzisiaj tak poszedł w ruch. I kilka chmur jest już tam zabitych. Ale faktycznie no jest jakby trochę lżej, więc łudźmy się, może, że te szamańskie sposoby zadziałają. Głęboko w to wierzę.